I kolejny odcinek przed nami. Witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Silverek i jak zwykle pogrywamy sobie w Jade Empire. Stojak ze zwojami. Bestariusz Jadejtowego Cesarstwa, tom pierwszy. Ogry to ciekawskie stworzenia, nie zawsze są tak groźne, jak mógłby sugerować ich wygląd. Ludzie, którzy zetknęli się z tymi niezdarnymi monstrami, powinni jednak zachować ostrożność, gdyż pomimo niewątpliwych umiejętności tworzenia broni i pancerzy, ogry to przede wszystkim dzikie zwierzęta. Choć zazwyczaj są odporne na magię ziemi i powietrza, to jednak ogień i lód wywołuje u nich znaczne obrażenia, a zwykła broń dobrze sobie radzi z ich grubą skórą. Czyli już chyba wiemy, czego mamy się wystrzegać, gdybyśmy spotkali ogry. W ogóle te tekstury są przepiękne. Wyglądają jak zdjęcia liści w niskiej rozdzielczości popwklejane. No mniejsza o to. Widać, że to jest bitmapa, a nie model 3D. Samo zresztą tutaj. Wszystko jest piękne 2D, no ale cóż, to jest gra jednak na konsolę poprzedniej generacji, więc nic dziwnego, że nie może sobie pozwolić na jakieś niesamowite ilości obliczeń. O, dobra, teraz widzę, że tutaj mamy dwie ścieżki ogólnie. Nie jestem pewien, w którą powinniśmy pójść. Bo oczywiście, jak przystało na swego gracza, najpierw chcemy pójść w tą złą. to jest smutne, ale z tego co widzę... Shouldn't killing outlaws yield some good silver? All I found is this troublesome creature, and she won't do a thing I say. Her last keeper trained her too well. If we can't get any work out of her, I want her cut and carved for tomorrow. If I have to be out here on Gao's little errand, at least I can be well fed. Z tego co widzę, obydwie są groźne. There must be more bandits. Get them! A tutaj oczywiście mamy przydupasów Gao. I chyba jednak faktycznie temu gościowi chodziło o żonę, jestem zdziwiony. Ponieważ jak mówiłem, myślałem, że chodzi mu o jakieś stworzonko. No ale cóż. O żonę też mu mogło w sumie chodzić, tylko powiedziałem też, że wtedy chyba zbyt dużego szacunku do swojej żony on nie ma. Dobra, z białego demona wjeżdżamy. Nie ma problemu, ci goście nie są zbytnim wyzwaniem. Moi to bądź są zwykli najemnicy. A jeszcze tej rozropny zły jest całkiem przydatny wbrew pozorom. A może to jednak nie jest żona tego gościa? Saved when they killed the bandits that raided my husband's wagon, but these soldiers were no better. You have my gratitude. Ale jednak ona. Nic już nie grozi, Fen. Przysyła mnie Hing, chociaż sądzę, że to jest... Nie, czuję, że oni nas wrabiają. Czuję, że to jednak nie jest Fen. Nawet powiedzmy tak, najwyżej wyjdzie niezręczna sytuacja. Nic ci już nie grozi, Fen, przysyła mnie Hing. Fen? You have come this far for Fen. Did Hing send you here without even mentioning my name? Oh dear, this will be unpleasant for someone. I am Singhua. These animals made me cook for them, clean up their filth. And Hing sent you for the flower. I will kill him. No, but she is here. Oh yes, just over here. Let me present her to you. Fen, come. Fen, my flower. You are safe. I knew this great fighter would save you. I couldn't leave without you. The cart needs your strength to pull it. I am safe as well, Hing. Or did you forget I was missing? Oh, there you are, my dear. I'm glad you did not come to harm. But you are more concerned about the ox, I see. Czy ta sytuacja naprawdę wymaga komentarza? Zrobiło się niezręcznie, ale całe szczęście nie dla nas. To mi się podoba. Przypadkowo też za szybko kliknąłem tamtą opcję, ale zapewne było tam zapisane coś na wzór, to ty nie jesteś Fen? No pewnie o to chodziło mniej więcej. Czy któraś z was widziała niejakiego Gao? Czyli jeszcze ty masz zamiar pytać się krowy o coś, tamten krowę kocha, ty się będziesz jej pytał, czy Gao widziała? Dobra, czy któraś z was widziała niejakiego Gao? Nie wiem, dlaczego ta opcja jest dana jako neutralna albo nawet dobra, ale mniejsza. Gao? One of the soldiers said someone with that name is at a camp to the far north. Of course,
He may have been speaking of someone more important. Perhaps the camp goat. I prayed for your safe return, dear, but the cart will not move itself. You will be lucky if I don't make you pull it while the ox rides. She is clearly important enough. Come, leave any of our stolen silver as reward for our savior. I value my own life at least that much. Someone has to. Yes, dear. Do I have to slaughter that thing for you to show me some attention? No, dear. Are you lying again? No, dear. Are you listening to me? No, dear. Ta gra tak mi przypomina Fable'a w niektórych momentach. Naprawdę, czuję się jakbym grał w Fable'a czasami. Może trochę więcej dialogów niż w Fable'u. Ale ponadto jednak. Jestem ciekaw, co też na drugiej drodze nas spotka, więc nie wiem, czy chcę iść dalej. Ale może podejdźmy kawałek, może jakoś ustrzeżemy się. Może jakoś ustrzeżemy się rozwoju fabularnego. To miejsce wygląda na jakiś rozwój fabularny, więc może teraz chodźmy w tą drugą stronę. Zobaczymy, już tamte czeka nas jakieś boczne coś. A ta scena, naprawdę. No, spodziewałem się, że to nie chodziło o tą żonę, ale. Jak ktoś się nie spodziewałby, to miałby wielkie zaskoczenie. Well, what have we here? More outlaws? They're everywhere. Cal was right to order them killed, even if just to keep the camp clear while he secures his woman. This ain't one of our soldier. You can't fool us. If Gao wants us out of the swamp, you'll have to fight us every step. Czyli tym razem nie ktoś, tylko my jesteśmy między młotem a kowadłem. Teraz my się żeśmy wpakowali po uszy. Lepiej jak się cofniemy teraz. Kurde. Nie jesteśmy kurce z nikim tutaj w sojuszu. Mamy lekko przerąbane, no ale cóż. Na szczęście jesteśmy na tyle silni, że nie potrzebujemy sojuszników. Dobra, ci goście mają tak wolny styl, że nawet biały demon jest od nich szybszy. A biały demon to bądź co bądź styl, który jest naprawdę powolny, jak chodzi o kontratakowanie. A roztropny Zu niby taki potężny nakaz Sensei 4 pokonał, a tutaj z jednym co nie może dać rady. No ale cóż, nie gramy na normalnym poziomie trudności. Jest nic dziwnego, gramy na najwyższym możliwym tutaj, poza jedejtowym cesarzem, no ale na nim zagrać nie możemy, bo gdyby można było, to bym zagrał. A można było tylko jakby się używało jakichś save'ów już, w których ktoś grę przeszedł. No i z obydwu stron widzę, że mamy to samo miejsce, czyli miałem rację, że dojdziemy tutaj już do roztropności fabularnej jakiejś. A więc zapiszmy grę. Co ciekawe, te drogi zbyt długie to nie były. Te dalekie drogi, nie? Kurde. O kurde, taki szmat zapach przygody i wyboru poczułem. Pamiętam, że była taka misja w Warcraftie i tamten podział faktycznie o czymś znaczył. Zwłaszcza o poziomie trudności misji. Useless marsh. I'm sick of flushing up bandits just so we can chase down some farm girl. I'd rather burn these reeds from the air. I co to w ogóle jest? Co to kuźwa jest? Wygląda jak komar z kokpitem samolotu. Lekko stuningowany. Komarolot 6000 zapewne. Look, more bandits. More bandits. Z której strony my na bandytów wyglądamy? No może roztropny zutak trochę z twarzy nie wygląda zbyt dla normalnego człowieka przez te wszystkie rany i tak dalej, ale no cóż. Ale nasz w sumie główny bohater to nie wygląda na jakiegoś złego człowieka. Przynajmniej póki co. Może w przyszłości jak Fable mu rogi wyrosną, to będzie wyglądał jak potwór. Albo skrzydełka. Nie pamiętam, co się robiło, kiedy było się dobrym. A! Wrastała aureola w Fable. No faktycznie. Do widzenia, bać panie. Nie byliście zbyt dużym wyzwaniem. Mimo tego, że było ich 4. I don't want any more trouble. Ja pierdzielę, naprawdę. Z każdą rozmową, z każdym postępem w tej grze
Odkąd zakończyły się te takie duże ilości dialogów, to ja czuję się, jakbym grał w Fable. Ta gra jest jakoś... Nie, może to tylko moje dziwne zdanie, ale jakoś tak, nie wiem. Czuję w tej grze aż nadto Fable'a. Nie wiem dlaczego. Dobra, bo jest tylko wszystko, czego chcę się dowiedzieć. Yes, I can do that. Whatever you want. Gdzie jest gwiazda zaranna? Who? The woman. She got loose from the sack and ran into the cave. Would have been safer out here with us. That cave is home to both toad demons and ogres, and both are in a foul temper from fighting over the space. Running in there is like moving from the claws to the fangs. We refused to go after her, so Gao went himself. Czemu porwał gwiazdę zaranną? I don't know. He just said it was very important that he get her tonight. He brought a few groups of us over for it. We didn't take her. We made Gao do that himself. I know we shouldn't have let him talk us into any of this, but he doubled our pay. It was just one woman. Compared to some things, well, all I'll say is that this wasn't the worst thing done by a Gao lately. Czemu czuję, że zrobił coś więcej złego niż tylko zabił Sipata i porwał gwiazdę? O, jednakowoż... Powiem wam, że coś mi tu śmierdzi, bo możecie powiedzieć, że jeden dzień, dlatego że właśnie Gao już mówię, został wygnany jakby spod pieczy mistrza Lee, został wygnany z obozu treningowego, czy jak tam to nazwać. Jednakowoż... Bardziej zastanawiam się troszeczkę co innego. Gao mógłby spróbować w każdym innym momencie, fakt. W każdym momencie, kiedy mistrza Lee by nie było, bo to jeszcze byłoby łatwiej wtedy, prawda? Przy sile Gao i jego gościach, którzy mogliby zająć się uczniami w tym czasie, to nie jest problem, ale aż tak mu zależy na tym, żeby to było dzisiaj? Co masz na myśli? Look, that's all I can say. Just let me go. I won't be any more trouble for you. If I go back to Gao's father, I'll be killed as a failure. Reasonable punishment. Gao has some things right. By my grandfather, I won't get in your way again. I swear. Wracając do Fable'a, wiem, że pewnie tego pożałuję, ale wynocha stąd. You are far too generous with your mercy. Wiem. Thank you. You won't see me again. Wiem, ale właśnie liczę na to, że go spotkam. Liczę, że go spotkam i mu pokażę, jak bardzo złym pomysłem było zadzieranie ze mną. Czym się bardziej... Informacje o tym rozniosą, tym lepiej. Są beczki niby. A, to tą beczkę można otworzyć. Wow. Duże skupienie zwiększa szansę uniknięcia obrażeń od pułapek. Ciekawa sprawa. Nie miałem pojęcia o takiej mechanice. Bo jak mówię, ja w to kiedyś grałem oczywiście, ale nie pamiętam nic praktycznie, więc jeżeli czegoś się domyślam, to uwierzcie mi, że nie dlatego, że po prostu pamiętam z mojej gry przed kilku lat. Dlatego, że po prostu motywy są mi jakoś tak znane, na przykład właśnie ten motyw z tym, że mówi jakiś mężczyzna albo kobieta mówi o jakimś mężczyźnie, że tam o nie, zborwali mi kogoś, o nie, a potem się okazuje, że to jakiś kot, pies, szynszyla, żura, panie mąż, żona. Ach, nie wiem, gdzie ten motyw wcześniej spotkałem, ale jestem pewien, że spotkałem go i w niejednym anime, i w niejednej grze, więc cóż. A ta lokacja, pamiętacie jak niedawno mówiłem o Beyond Good and Evil? Tam jest bardzo podobna lokacja. Ktoś tam w ogóle też pisał, że można grał właśnie serię z Beyond Good and Evil. Całkiem niegłupi pomysł. It's always someone else's fault, isn't it, Gao? This is your mess. I didn't make you kidnap me. Your friend is doing a good job of frustrating Gao into carelessness. That will work in your favor, but it also means we have to follow them by a different route. Be careful. That means fresh enemies for us. These caves harbor strange creatures. Hmm.
roztropny. Twoja twarz wyglądała strasznie niegodnie twojego tytułu. A przy okazji, a propos przypominania gier, to zaś ta scena przypominała mi strasznie scenę z Dungeon Siege 2. Taka ciekawostka. Zobaczymy, jak te ogry są silne w walce. No, widzę, że nie są zbyt mądre na pewno. Używanie silnego ataku w takiej sytuacji nie było zbyt mądre. Jeszcze mało tego, są strasznie... No cóż... Nieodporne na piłkę ścierwojadonożną. Kto oglądał serię z czasu zapłaty, ten wie, co mam na myśli. A zgaduję, że spora część z was oglądała. Tutaj sobie widzę coś z pieką. Na jakąś... owcę. Ale w sumie... po rozciągliwości to chyba jakiś potwór z Half-Life'a, ten taki piesek, co... wybuchał sonicznymi dźwiękami. Coś mi się tak wydaje. Co to w ogóle jest za gwiazdka? Co ona oznacza w tym wypadku? Chciałbym zobaczyć na mapie. To mapa okolicy pokazuje ważne osoby i miejsca, legendy, do ikon wyświetlacza. Wyściskając przycisk legendy, postacie kluczowe to szczególnie ważni bohaterowie, z którymi na pewno chcesz porozmawiać. Jaskinie ogrów. Aha, czyli to nie jest nic ważnego. Rozumiem. Tak staram się tutaj te miejsce prześledzić wzrokiem, że misję pominął, ale raczej nic tam nie ma, bo tam by się poświetliło na pewno. Tak są już takie skonstruowane niektóre. Zwłaszcza te sportowane z konsoli. Nie wiem, żeby coś. Dobra. Dobra. To nie była moja pierwsza śmierć w tej grze? Chyba było. Do diabła. Te ogry dużo biją. A jeszcze ich zasięg ataków jest nie zgorszy. Niech to licho strzeli. Dobra, robię teraz cięcie. I spotkamy się za chwileczkę z powrotem. Jeszcze te grzyby pulsują, żeby bardziej przypominać mi Beyond Good and Evil. Ponadto już zabiłem tego ogra tutaj, więc możemy znowu wrócić do tej ciężkiej walki. Może przed nią zapiszmy sobie grę, tak na wszelki wypadek, żeby nie było, że padnę po raz kolejny. No bądź co, są to oponenci, którzy... Pojedynkę moim zdaniem są niegroźni, bo bardzo łatwo jest ich wytrącić z równowagi, ale kiedy są we dwójkę, to niestety ich poziom trudności zabicia rośnie wielokrotnie. A teraz na szczęście roztropny się zajął drugim. A jak mówię, jeden na jednego oni są strasznie słabi, bo biją dużo, mają duży zasięg, ale... wystarczy zasypać się jeden ciosów, nic nie są w stanie zrobić. Jednakowoż, no cóż. We wcześniejszej sytuacji było ich dwóch i już widzieliście, że był problem. Otrzymałeś klejnot nieodpartej duszy, bo jednak biją cholernie dużo. Może też padłem o tego, że jestem kapkę niewyspany, ale to już sądzę, że chyba byłoby nadto zwalanie winy na takie rzeczy. Co my tu mamy? Duch plus 2, urok plus 2, tylko kroczący ścieżką otwartej dłoni mogą używać tego klejnotu. Czyli to są te klejnoty, o których mi wspominaliście, że tylko osoby z odpowiednią karmą mogą ich używać. Ten klejnot jest narzędziem wewnętrznej refleksji dla posiadacza, a także dla otaczającej go osób. Nawet jeśli o tym nie wiedzą, odsłania on przede wszystkim wewnętrzną siłę i cnotę użytkownika, zachwycając ich jego prawdziwą naturą. Tylko żyjący w zgodzie ze sobą mogą używać tego klejnotu, inni ujrzą w nim odbicie własnych wad. No dobra. Aktualnie mam chyba więcej dobrej ścieżki, więc możemy tego użyć. No tak, minimalnie więcej, ale jednak więcej. Załóżmy w takim razie ten klejnot. Jestem ciekaw, czy trzeba mieć jakieś konkretne ilości, to może 100%, żeby niektórych używać? Któż to wie. Tędy jednakowoż nie przejdziemy, ponieważ Gao... no cóż... rzeszypał lekkoczą ścieżką, więc musimy dobrać inną. Tutaj chyba jeszcze jakaś ścieżka się znajduje, którą możemy podążyć. I to jest chyba ten żabi demon, o którym wcześniej wspominał. Z tym oponentem też walczyłem po raz pierwszy. I widzę, że on umie zatruwać. By the way, co ty potrafisz jako wsparcie? Style walki bronią białą zdają dodatkowe obrażenia, a taki zoom mogą ranić duchy. Tajemnicza przeszłość roztropnego zoom może wyjaśnić jego niezwykle doświadczenie umiejętności. Konsturzuje z bardzo przydatny w walce. Czyli jego wsparcie jakoś nie za bardzo chcę teraz używać. Jestem też ciekaw, czy jak wróg blokuje, to czy można bić go w plecy wtedy? Dobre pytanie. Aha, i te żaby jest bardzo ciężko atakować w przód. Zdobyłeś styl, żabi demon. Możesz zmieniać styl przystawiając do komórek stylów, wciskając komórkę, którą chcesz zmienić i wybierając styl z menu.
Zdobyłem styl walcząc z tą żabą. Faktycznie ma ona, tak to nazwijmy, ciuchy trochę przypominające jakiegoś mistrza sztuk walki. Ale... Cóż to jest za styl? Żabi demon. Jakie moje klawisze wybierać? A to czemu nie przypisało mi tego do piątki? Nie rozumiem. Myślałem, że może tylko jeden do czterech, a to się okazuje, że aż do zera, więc... Przecież na konsoli pewnie nie byłoby aż tyle. A ta gra bądź sobą była pisana początkowo pod konsolę, więc mogli zapomnieć to zmienić nawet w tej całej specjalnej edycji. No dobra, co ten styl w ogóle potrafi? Informacje. Styl transformacji usuwa negatywne efekty, takie jak spowolnienie i paraliż, zużywa chi. Choć żabie demony nie są może szczególnie szanowane wśród innych demonów, ten styl udowadnia, że nie należy ich lekceważyć. Wojownik, który z niego korzysta, przybiera masywną postać zabójczego żabiego demona, otrzymując także pazurzaste płetwy oraz możliwość wprowadzenia rozłoczących ataków za pomocą języka. Dzięki temu wojownik prawdopodobnie jak prawdziwy żabi demon jest sporny na wszelkiego rodzaju style wsparcia. Okej. Okay. Nasz pierwszy styl transformacji. Jednakowoż chyba za moje ci powinienem się teraz wyleczyć. Ale, panie i panowie, doskonale wiecie, że nie byłbym sobą, gdybym w tym momencie odcinka nie zakończył. Jak wam się podobało, wiecie co robić. Jak się nie podobało, również wiecie. Do następnego razu. Cześć. Tak, właśnie dzisiaj tak krótko, ale naprawdę jestem mocno niewyspany i... mniejsza.